Siemano, dzisiaj opowiem Wam o nowym banerze. Głównie zajmiemy się nowym wirusem i nowym Vegetą, którzy są mega fajni. Baner jest za 50 Dragonstone'ów i mamy jedną z tych kart gwarantowaną za multisam. Czy jest warto? No to w sumie zależy. Na wejściu powiem już zanim opowiem o kartach, bo są one dobre, ale przybliżę je, ile robią i tak dalej, żebyście widzieli. To od razu na wstępie, tak według mnie. No i jeszcze plusik, że tu są LR-ki, ale jest jak zwykle mała szansa. No wracając, że według mnie to już zależy od Was, bo ja raczej jednego multisamu na sobie zrobię, bo czemu nie? Ester Vegeta do Ester Teamu jak najbardziej się przyda. Int Beerus do Goku UI albo do Int Teamu może być. Szkoda, że oni nie mają Dokkana jako Dokkan Festival, to by mieli lepsze linki, w sensie 15% ataku dodatkowego, ale trudno. Kurde, opisuję karty znowu. No według mnie jednego samona sobie można zrobić. Nie jechałbym jakoś hardkorowo w ten samon, bo niedługo też będzie LR Trunks, na którym będzie większa szansa na LR-ki. A tutaj mamy tak, polecane 5 kart. Mamy tych dwóch Trunksa i Gotena, którzy są dorsi, mają 80% ataku i dużą szansę na otrzymanie mniejszych obrażeń. Tylko że nie mają Dokkana, więc to jest taka nie wiadomo, czy dostaną oni kiedyś Dokkana i będą jeszcze dużo lepsi. Już nawet bez Dokkana są dobrzy. Linki mają całkiem spoko, bo Prepare for Battle, Kamehameha i Super Saiyan to jest właśnie główny tutaj link. Dobry taki. No i do uzupełnienia Int czy Tech Teamu ich jak najbardziej można. I jeszcze Whis, który jest supportem do uzupełnienia Int lub UI Teamu, jako może być. No, może być. Reszta kart, no to mamy też LR-ki, mamy jakieś tam randomowe karty, które się mogą pojawić na ten moment, chociaż to jest dopiero start samona. Te procenty na LR-ki są większe, ale na pewno one są gdzieś coś takiego, jak teraz jest ten Brawly pokazany. Jak się tak już więcej zrobi samonów, to one się pewnie wyrównają, że tu będzie to 0,039 tradycyjne. Beerus i Vegeta mają bardzo duże procenty ze względu na to, że są gwarantowani. No i reszta kart to tam wiadomo, jakaś tam nikła szansa na różną kartę, ale no, zacznijmy od tego, co jest najważniejsze, czyli opisu tych kart. Może na start weźmy sobie Vegeta, który do Ester Teamu jak najbardziej się nada. Mamy super typki, 3 HP Attack Def, 40% jako leader. Jest to fajna opcja na start, jednak no bez szału. Raczej już nie te czasy na coś takiego. Super Attack, mamy Great Res Attack i Cut Supreme Damage. To spoczko. Atak def plus 100% to jest bardzo dużo, tym bardziej, że defa też dostaje, więc będzie dobrym w miarę tankiem i bardzo dużo będzie bił. I kontruje, dostaje ataki normalne, dostaje damage taki, jaki ma dostać, ale kontruje z tym takim dużą siłą, jakby on jest chyba trzykrotnie większy od tego, co by miał na normalnym ataku. Ma linki Super Saiyan, który jest ważny. I Prepare for Battle. I w sumie z takich najważniejszych tyle. W jakichś gorszych teamach Shatter the Limit też by się przydał. No albo z LR-kami. Powiedziałem z gorszych, no bo to są no waki zamiast 15% ataku. Więc Linki ma spoko. No szkoda, że to nie jest dokanowana karta. To tak to by miał te 15% ataku, które by w głównej rotacji mógł dać i by było fajne. No, przelicznik ma 145, co jest praktycznie jednym z największych, bo przeważnie największy to jest 150, gdzie mają te wszystkie SSJ4 Goku, nie Goku, więc tu masz spoko sprawę. No i jeżeli chodzi o jego damage, to już mamy na Reddicie przez pewną osobę wyliczone to wszystko. Ja dla pewności sobie tylko policzyłem jego super atak i wychodzi taki sam, czyli na pewno jest wszystko ok. Znaczy, no, on ma na pewno rację prędzej niż ja. No ale wychodzi tak, że na super ataku 10 free hidden potencjał uderzy on 590 tysięcy w SSJ4 Goku teamie. To jest dużo, ale dalsza część jest taka dziwna, bo te kontery ataki są tak dziwnie liczone, bo on tu przyjął, że będzie miał średnio jeden counter atak przed tym, zanim on zaatakuje super atak i 1,5 kontra ataku po tym, jak zaatakuje super atakiem. Więc no tak sobie uśrednił, przez co teoretycznie to zwiększy jego obrażenia o 780 tysięcy. Czyli praktycznie
te kontrataki mogą nabić dużo więcej damage'a niż jego superatak zrobi. No i on tam zsumował, że to jest 1,8 miliona damage'a, biorąc pod uwagę krytyki, nie krytyki, no prawie 1,9 miliona damage'a. Dla mnie najważniejsza informacja jest taka, że on uderzy, będzie miał przy obrazku 600 tysięcy, co jest bardzo dużo w sumie na Aster Team i będzie miał kontrataki. Tymi counterami, no raz mniej, będzie ich raz więcej, bardzo dużo nadgoni damage'a, więc będzie to postać, która naprawdę dużo będzie biła. No i tu też, że będzie miał dużo defa, 50 tysięcy defa. W sumie z takich informacji ważnych to tyle. No więc jeżeli chodzi o damage, to Aster Vegeta jest jak najbardziej według mnie wartą, no na pewno jest wartą uwagi kartą w głównym teamie. A jeżeli chodzi o Beerusa, to chyba nic nie było żadnych takich tutaj obliczonych damage'ów. Więc no w sumie powiem wam, jak ja go widzę i jaki ja tam średni taki damage policzyłem. No to leader skill to tam jest do nukowania, tam jeżeli ktoś się chce pobawić w jakieś tam testy damage'a, jaki największy może zrobić, to niby może być, ale ogólnie bezużyteczny. Super damage i zwiększa tam def, no mniejsza. 120 ataku, kiedy robi super atak. Fajna opcja, bardzo dużo może przez to uzyskać. Statystyki ma 8000 ataku, więc no całkiem spoko, ale no nie aż tak spoko. Linki ma typowe jak na Beerusa, tam jakiś godly power, nocent i z tego wszystkiego interesuje nas tylko shocking speed. Reszta raczej będzie nieużywana, no i ten shatter dare limit, nie wiadomo. Ki multiple ma już 140, czyli mniej niż Vegeta. Ogólnie, jeżeli chodzi o int team, to jego obrażenia w full free hidden potencjał, czyli super atak 10 tam i free hidden potencjał będą sięgać prawie no 486 tysięcy będzie miał przy obrazku w takim int teamie, w super Gogeta teamie, a w Goku UI 570 tysięcy, więc no fajna karta, ale nie aż tak, bo damage ma mniejszy niż Vegeta, dużo mniejszy, a Vegeta ma jeszcze te kontrataki i o czym zapomniałem wspomnieć, ma rage, kiedy się spadnie do 30 HP. Czyli, że tak jak się zamieniamy w te małpy, to i tutaj się zamienimy, że będziemy no zabijać, że będziemy nietykalni i będziemy bardzo dużo bić przez ten moment. To też dużo damage'a może nadrobić, a mało kto na to patrzy. No i jeszcze na koniec sobie walimy jednego multisamona. Zobaczymy, co tam dostaniemy. Szczerze mówiąc, chciałbym dostać dwie karty, chociaż no to jest no troszeczkę ciężka sprawa. Jakbym miał wybierać, to bym wybrał na pewno GT. Ale też samonu jest z tego względu, że no bo po prostu chcę sobie walnąć jednego multisamona. No i jakaś szansa jest, it's over. Jest jakaś szansa na LR-ki, a ja praktycznie, znaczy no nie mam żadnej LR-ki. Więc fajnie by było coś dostać. Na razie zaczynamy SR-K, Freeza, Terra, Air Sarbon. W sumie dawno nie samonowałem, więc tak zrobię to powoli. O, Intuis jako support, może do Goku UI, no nie wiem, chyba mi się aż tak nie przyda, ale fajnie, że jakaś SR-ka już wpadła, SSR-ka. Pan Kid, no teraz Bruku, cool. Piccolo, Ramcza. Dawaj, jeszcze jakąś SSR-kę przed tym. No dupa tam. No i ciekawe, co będzie ostatnie. O, to jeszcze nie, to już. Już były emocje. A tu jednak jeszcze Android 17 i Beerus. Kurwa! Fuck you, Beerus! Fuck you! No dobra, no coś tam trafiliśmy. Mamy Beerusa, mamy Whisa. Spoko, dwie SSR-ki. I ogólnie polecam raczej czekać na Trunksa, bo tam będzie duża większa szansa na LR-ki. Ale no, jak chcecie którym z tych kart, to też spoko sprawa tutaj, bo fajne karcioszki. No, a tymczasem trzymajcie się. Juhu.